Chciałbym Państwa powitać na naszym panelu eksperckim, na którym przychodzi nam gościć pana Dawida, pana Aleksa oraz pana Pawła. Myślę, że pana Dawida nie trzeba specjalnie przedstawiać. Jest to wiceredaktor kwartalnika Fronda oraz dziennikarz Gazety Polskiej, ale myślę, że warto by było przedstawić naszych dwóch następnych gości, czyli pana Aleksa z Tbilisi, który jest wykładowcą w European School of Tbilisi, zajmuje się współpracą z młodzieżą, różnego rodzaju akcjami demokratycznymi oraz kulturowymi. Od wielu lat przygląda się zmieniającej się sytuacji politycznej w Gruzji oraz na Ukrainie. Był świadkiem oczywiście wszystkich wydarzeń najważniejszych, które się działy ostatnio w Gruzji. Dosyć często też podróżował na Ukrainę, więc ma duże szanse obserwować zmiany społeczne, które się tam działy, oraz polityczne, obserwować zmiany rosyjskiej polityki. I na końcu oczywiście chciałem przywitać również pana Pawła, który jest publicystą, fotografem oraz działaczem społecznym. Brał również udział w rewolucji podczas Euromajdanu. Bardzo aktywnie, jest również bardzo aktywnym obserwatorem sytuacji, krytykiem władz, nieudolności władz. To dzisiaj cały czas sprawuje obserwację tych wydarzeń. Również mógł w bardzo żywy sposób przyglądać się wydarzeniom zachodzącym zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji oraz w Polsce. Myślę, że na tym właśnie skończył to przywitanie i zaprosił właśnie tutaj Państwa do wysłuchania na początku krótkiej wypowiedzi naszych szanownych gości, a później do dyskusji między nimi, mam nadzieję, również Państwem, a propos przedstawionych i opisanych problemów. Jeżeli mógłbym prosić panie Dawidzie, może... Nie mam być... A dobrze. Możemy, jak chcesz, Paweł, może to zacząć na początku. 15 minut, tak? Jasne. Dobrze. Witam serdecznie. No właśnie, ja tak tylko ad vocem, no nie jestem dziennikarzem Gazety Polskiej od roku, przepraszam, ale nie jest to chyba aż tak istotne, po prostu sprzedaję materiały tam, gdzie je kupują i tyle. Tak to bywa z reporterami. Chciałem Wam krótko opisać, bo właściwie tak jest pytanie, jaka jest wartość heurystyczna słuchania takiej osoby jak ja. Ja z konieczności bardziej opisuję to, co sam przeżyłem i moje personalne doświadczenia. W związku z czym już od Was zależy, na ile można je rzeczywiście ekstrapolować na jakieś szersze procesy. No i to tyle tytułem wstępu. Chciałem Wam najpierw pokrótce opowiedzieć właśnie, czym był Majdan, bo myślę, że bez tej krótkiej takiego wstępu ciężko zrozumieć procesy, które aktualnie się dzieją na Ukrainie. To znaczy Majdan, rewolucja, no, trzymajmy się tego słowa. Majdan był rewolucją, która była wyjątkowa, ponieważ była to, ja to lubię nazwać smutną rewolucją, którą cechowały następujące, że tak powiem, przypadłości. Tak? Po pierwsze, ona bardzo długo, właściwie prawie do samego końca, nie wierzyła w swoje zwycięstwo i w możliwość zwycięstwa, czyli była to rewolucja pesymistyczna. Ja widziałem wiele zamieszek w moim życiu, ale tego typu zamieszek, które właśnie byłyby od razu obarczone takim widmem klęski nigdy. Mówimy oczywiście o tym późniejszym Majdanie, nie o tym rozpiewanym na samym początku, tak? Tylko o tym Majdanie, który się okopał i trwał miesiącami. A drugi fundamentalną cechą było to, że Majdan nie miał zaufania do swoich reprezentantów politycznych. Była to oczywista konsekwencja kacu po pomarańczowej rewolucji, gdzie ludzie zobaczyli, w jaki sposób można rozkraść cały dorobek ich zwycięstwa w ciągu kilku miesięcy. Niemniej jest to bardzo istotne, ponieważ nie wiem, czy Państwo pamiętacie te wszystkie obrazki, jak Kliczko dostaje gaśnicą, Tiany Bok w pewnym momencie w ogóle znika, Poroszenko też, mimo że on był najbardziej lubiany. Kto jeszcze? No oczywiście Jaceniuk, który raz prawie został dźgnięty nożem. Majdan nie lubi swoich przywódców politycznych. Jest to o tyle istotne, że jeżeli uznajemy, że Majdan w jakiś sposób reprezentował tą aktywniejszą politycznie część społeczeństwa ukraińskiego, która teraz jest motorem zmian, to z jednej strony widać w nich dojrzałość rzadko spotykaną na poziomie tego typu spontanicznych ruchów, czyli świadomość tego, że nie należy ufać swoim decydentom politycznym, bo mogą cię oszukać. Ale wytworzyło to też inny problem, to znaczy, że tak naprawdę Majdan aktualnie nie ma żadnej reprezentacji politycznej. Ma ludzi, których zdołał gdzieś tam powtykać, tak? Bardzo pojedynczych. Ale oczywiście nie ma. I mówienie na przykład, że Poroszenko jest człowiekiem Majdanu, zupełnie mija się z prawdą, tak? Nie jest człowiekiem Majdanu. I te konsekwencje niestety bardzo poważne prędzej czy później dopadną Ukrainę. To jest pierwsza rzecz. Kolejna. Pomijanym bardzo często elementem Majdanu był jego modus religijny.
Mówię o nim dlatego, że w pewnym momencie symbolika religijna zdominowała Majdan. Zdominowała, wypierając tak naprawdę wcześniejsze symbole polityczne, także wiele osób o tym zapomina, wypchnęła symbole banderowskie, co było rzeczywiście dość imponujące obserwować, jak egzaltowanie, rzecz ujmując, następuje takie powolne pożeranie rzeczywistości stricte politycznej przez rzeczywistość metafizyczną w momencie, w którym właśnie dochodzi do rozlewu krwi, a rzeź i koniec, że tak powiem, tej sytuacji staje się coraz bliższy. Po co o tym mówię? Ponieważ Majdan wytworzył coś, co nie jest w tym momencie do zbadania metodami socjologicznymi. Znaczy, jakoś do zbadania oczywiście mogłoby być. Na przykład już widać, że cerkiew kijowska jest de facto silniejsza niż moskiewska. Już widać, że cerkiew moskiewska musi się zacząć dostosować do cerkwi kijowskiej. Ale chodzi mi o to, że to są pewne przemiany obyczajowo-duchowe, które też pytanie, czy, ale z tego, co widzimy w innych częściach świata, to one prędzej czy później dają jakiś efekt tożsamościowy, który jeszcze w tym momencie nie może być do końca opisany. Ale ja bym na to zwrócił uwagę, ponieważ jeżeli uznajemy Majdan za moment nowego typu ewolucji tożsamości ukraińskiej, jakiejś jej petryfikacji w określonym już kierunku, to abstrahować od kontekstu religijnego jest bardzo groźne. No i oczywiście ostatnia sprawa, czyli Majdan był pierwszym tak radykalnym rozbiciem braterstwa rosyjsko-ukraińskiego i wytwarzaniem się coraz silniejszej opozycji tożsamość ukraińska, tożsamość rosyjska, co jeszcze... Ja byłem na pomarańczowej rewolucji, ale zupełnie nie ma tego potencjału, zupełnie. Znaczy w nieporównywalny mniejszy sposób, tak? No i potem nastąpiła wojna. I ta wojna zaczęła się tak, jak się zaczęła. Wszyscy mniej więcej pamiętamy tak zwane zielone ludziki, które zaczęły przekraczać. Ja wtedy rzeczywiście pojechałem tam na front. Pamiętam, że to był front bardzo dynamiczny. Walka szła od posterunku do posterunku. Była to walka trochę taka przy zachowaniu oczywiście wszelkich proporcji kowbojska, to znaczy szedłem na przykład z jednym oddziałem, to on szedł po prostu odbić posterunek, potem musiał się wycofywać, zależało od sytuacji, tak? Ale ten taki właśnie kompletnie niestabilny front, który w pewnym momencie przecież w znaczącej części udało się odbić Ukraińcom w końcu, zajęte, aktualnie zupełnie się zmienił. Nastąpiła taka intensyfikacja dostaw ciężkiej artylerii ze strony rosyjskiej, że wojna zamieniła się w wojnę pozycyjną, wojnę w okopach, która jest w jakiś paradoksalny sposób, ja tu użyję określenia z I wojny światowej, tylko oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że no koszmar jest bez porównania mniejszy, ale zasada podobna, czyli ostrzał jest prowadzony na teren, a nie na jednostki. Ostrzał jest w miarę stały, raz mocniejszy, raz silniejszy, ale zwróćmy uwagę, że no co, była ofensywa w Debalcewie, był Kocioł i Łowiański, de facto to były te główne takie bitwy, ale poza tym jednak najczęściej jest to już taka sytuacja, że chłopaki siedzą całymi miesiącami w rozpadających się piwnicach, nad głowami latają im moździerze różnych kalibrów, jak mają pecha, to spadnie na nich buratina, ale to wtedy nic z nich nie zostaje, ale najczęściej latają grady, huragany i moździerze i siedzą tam miesiącami, co także jest dość istotne, ponieważ właśnie chciałbym jeszcze szybko opisać, jak widziałem, jak zmienia się w ogóle ludzkie poczucie tej wojny. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć coś, w co nie wierzyłem jeszcze te pół roku temu, czy 7 miesięcy, czyli niestety zaczyna być to wojna domowa. Jak pojechałem tam po raz pierwszy, a front był właśnie plastyczny, to mówienie o wojnie domowej było absurdem, które chyba tylko poza rosyjską propagandą jakieś durne portale polskie lansowały. Ale wojna domowa to nie była. Najbardziej było to widoczne w ten sposób, że Ukraińcy w żaden sposób nie musieli zabezpieczać swoich pleców. Jak raz odbity teren, póki nie nadeszła kolejna mini-ofensywa, nazwijmy to w ten sposób, ze strony różnych czeczeńsko-osetyńskich prawdziwych Ukraińców, tak, którzy kupowali ubrania w sklepie z Demobilu, to nie musieli się bać w ogóle sytuacji ze strony tak zwanych tubylców. Nie chcę przez to powiedzieć, że ci tubylcy, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, byli jakimiś specjalnymi patriotami ukraińskimi, bo oczywiście nie byli. To są najczęściej ludzie, gdzie mam wrażenie tożsamość jakakolwiek jest w potężnej atrofii. Niemniej nie byli antyukraińscy, a najczęściej mieli gdzieś z tyłu głowy świadomość, kto tę wojnę rozpętał, czyli kto jest jednak większym zagrożeniem dla ich egzystencji, a głównie pod tym kątem patrzyli. Tylko to było wtedy. W momencie, w którym ta wojna pozycyjna nastąpiła, jest ten ostrzał,
a rządy samozwańcze republik kontrolują te terytoria, no to nastąpiła zupełnie zmiana sytuacji. To znaczy, po pierwsze, mamy do czynienia z trwającą już wiele miesięcy bardzo ostrą propagandą, która z konieczności przynosi efekty. Mamy do czynienia z terrorem. To wszyscy dziennikarze. Ja akurat niestety nie mogłem wjechać na terytoria separatystyczne, żeby się to dla mnie skończyło, ale moi przyjaciele, którzy tam jeżdżą i wracają, wszyscy opowiadają, że jest tam terror i potężny strach, ale też zrobiono najprostszy trik, jaki można zrobić, żeby wykształcić, nazwijmy to, taką szybką tożsamość w ludziach. To znaczy, robiono masowe akcje poborowe. Na czym to polega? To znaczy, bierze się ludzi z Doniecka i wysyła się ich na front. Oni nic nie potrafią, idą pod ostrzał, bo że Ukraińcy też ostrzeliwują i giną. I w tych rodzinach, które stracą ojca, syna, wujka, mimo tej złości i świadomości, kto zabrał tych ludzi, no to główny, że tak powiem, ostrze nienawiści, i to jest zupełnie zrozumiała ludzka reakcja, jest w kierunku tych, którzy zamordowali tych ludzi, tak? I to jest już nagminna sytuacja. To znaczy, z rozmów z moimi przyjaciółmi, oni mówią, że na przykład w Doniecku właściwie każdy ma gdzieś kogoś, kto został zabity przez armię ukraińską. I dzięki takiej prostej sztuce, prawda, naprawdę prosta, rzeczywiście następuje lawinowy wzrost nastrojów radykalnie antyukraińskich. I jest to bardzo mocna zmiana w porównaniu z tym, co było pół roku temu. Teraz kolejna zmiana, o której chciałem powiedzieć, dzieje się, przepraszam znowu za tę egzaltację, w sercach samych żołnierzy. To znaczy, pogłębia się po prostu sposób radykalny dystans między władzą kijowską a żołnierzami. Ma to swój efekt oczywiście w także różnego typu poglądach mniej lub bardziej radykalnych, które mogą mieć żołnierze na froncie, ale głównie jest to taki efekt takiej męczącej, pozycyjnej wojny, która w swojej zasadzie jest absurdalna, bo chcę wam powiedzieć, że w tej wojnie ci ludzie, jeżeli nie ma jakiejś wielkiej bitwy, to oni najczęściej giną przypadkowo. To jest bardzo brzydka śmierć, tak? Idą, giną jak pójdą sobie zrobić herbatę. Giną jak pójdą do kibla. Giną, bo ten ostrzał, jako że jest właściwie prowadzony bardzo losowo, to nigdy nie wiedzą, gdzie ich trafia, akurat przebije się, bo jednak te srony, tak zwane piwnice, to one nie są tam odporne i jak pocisk moździerzowy odpowiedniego kalibru dobrze uderzy, to się przebija. I ten taki absurd śmierci, który jednocześnie jest połączony z jakimkolwiek brakiem działań ofensywnych, nie mówię, nie jestem w stanie ocenić, czy dobrze, czy źle, wyłączając linię Mariupolą, gdzie trochę takich działań zaczepnych jest, tam tego nie ma, wywołuje coraz większą wściekłość tych żołnierzy, którzy tak naprawdę działają w ten sposób, że czekają na śmierć, pilnując pozycji, które blokują dalsze rozprzestrzenianie się tak naprawdę tak zwanych separatystów na te okolice. Ja pamiętam, że to było dla mnie bardzo mocne doświadczenie, dwukrotne. Przepraszam, że sprowadzam to do takich prywatnych rzeczy, ale myślę, że to może być jednak heurystycznie wartościowe. To znaczy, ja byłem na przedmieszczach Doniecka w momencie tak zwanego rozejmu mińskiego, który polegał na tym, że Ukraińcy przestali strzelać, a Rosjanie zaczęli dwa razy bardziej. No może nie dwa razy bardziej, tylko półtora razy bardziej, dzięki czemu Europa mogła ogłosić sukces, ponieważ, jak można szybko policzyć, spadło o 25% ostrzał, co jedna strona nie ostrzeliwała. I była akurat rocznica Majdanu i myśmy siedzieli wtedy w okopach, tak, te moździerze latały i ta taka ponura wściekłość tych ludzi i naprawdę bardzo głęboka nienawiść do aktualnego rządu ukraińskiego, no aż buchała. I pamiętam, jak jeden mi mówi, no ty patrz, Dawid, oni tam pewnie za rączki biegają po Kijowie i mają wysoko podniesione głowy, a my tu siedzimy i musimy schylać, bo nam je zaraz urwie. I myślę, że to coś mocnego pokazuje o tej zmianie postrzegania tej sytuacji. Drugi teraz element, który miałem, też uderzający, jak już wracałem z frontu, spotkaliśmy żołnierzy, tam byłem z kumplem, no i zaczęliśmy gadać, bo oni akurat stacjonowali trochę wyżej. I to takie rozmówki, jak to, co tam u ciebie, tak, czym strzelali, co strzelali. I piliśmy przy okazji wódkę w takim przejściu między wagonami i nagle przeszedł taki dobrze ubrany młodzian. Nas zobaczył i zawołał: sława Ukrainie. I kolesie mu nie odpowiedzieli. A niby nic, a to jest jednak bardzo ważne, bo jeszcze niedawno to nie do wyobrażenia, żeby ktoś zawołał sława Ukrainie i nie padła natychmiastowa odpowiedź. A tu oni popatrzyli na niego ze wściekłością, a potem zaczęli go komentować, tak? A czy on był na froncie? On w ogóle nie walczy? Co to ma znaczyć? Dlaczego on w ogóle? Tak? I ta coraz głębsza przepaść, która właśnie przez takie małe sytuacje, moim zdaniem, się uwidacznia, może być potężnym ciosem w którymś momencie, który zostanie wykorzystany przez Rosjan do zniszczenia aktualnej
i tak mocno niestabilnej sytuacji na Ukrainie, bo te chłopaki, mogę wam powiedzieć z ręku na sercu, to są bardzo odważne, heroiczne, bardzo patriotyczne dzieciaki, które właściwie świetnie posługują się bronią i nie boją się zginąć. Więc jest to po prostu idealny narybek do potencjalnej mafii, bądź idealny narybek, żeby potem stworzyć z nich bojówki działające w małych oligarchicznych strukturach. Tak? Pytanie, ile oni wytrzymują. To, że jeszcze oni nie zrobili trzeciego Majdanu i nie ruszyli na Kijów, pokazuje też ich determinację i jakąś taką zapewne podświadomą, ale jednak dojrzałość, że nie można tego teraz zrobić. Ale w pewnym momencie ten wybuch musi nastąpić. I teraz pytanie, jak Poroszenko i ta gwardia polityków sobie z tym wybuchem poradzi. Obawiam się, że może być bardzo źle, obym się mylił. Co jeszcze coś? Kolejna sprawa, o której musimy pamiętać dość mocno, to jest gigantyczny napływ uchodźców ze wschodu, który poza tym, że oczywiście wywołuje niesnaski społeczne, ale to jest moim zdaniem nieistotne, to jest połączony z gigantyczną infiltracją przez Kretę. Ponieważ w dziejach świata tak nie było, żeby razem z uchodźcami nie szły gigantyczne brygady szpiegów. Zawsze tak było. I to jest też coś, z czym Ukraina może mieć bardzo duży kłopot, żeby sobie poradzić. I jest to kolejny element, tak, na który musimy uważać. I jeszcze taki ostatni, to też, że jest takich niepokojący dla mnie bardzo mocno, bo ja naprawdę myślę, że straszenie banderyzmem tutaj jakoś jest dość nietrafione, ale nie znaczy to, że naprawdę nie widać bardzo niepokojących rzeczy na Ukrainie, to jest to, w czym zamienia się dość mocna wiara. Bo jak, zresztą tak, jak człowiek jest pod ciągłym ostrzałem, to zaczyna się modlić bardzo często. I to bardzo często też oglądałem tych księży i to zamienia się w formułę takiej agresywnej teologii wyzwolenia momentami. To znaczy ja pamiętam doświadczenie oczywiście wstrząsające na poziomie literackim, to znaczy msze w podziemiach zrujnowanych cerkwi pod ościałem akurat, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ksiądz mówi, że gdyby Jezus żył, to wziąłby karabin i walczył w batalionach ochotniczych. To jest już tworzenie tożsamości religijnej bardzo takiej, no nazwijmy to, o niebezpiecznym potencjale już wybuchu, tak? W kierunku właśnie jakiegoś typu, być może nawet walk wewnętrznych. I to chyba, myślę, że jest nas tak mało, że nie ma sensu, żebym się produkował dłużej. Być może będą jakieś pytania. Chciałbym tylko jeszcze spuentować, że ja to oczywiście mówię o tych negatywach, które obserwuję. No, musimy też pamiętać, jak gdyby o pozytywach. Rok temu nikt nie spodziewał się, że Ukraina w ogóle posiada armię. Zresztą jej nie posiadała, bo posiadała tak naprawdę armię rosyjską. Tak? A teraz okazuje się, że Ukraina posiada tak tyle zmobilizowanych ludzi, że jest w stanie się bronić przed inwazją rosyjską. Tak? I jest w stanie nawet momentami Rosjan odepchnąć. To nikt by nie uwierzył. Okazuje się, że zdołała wypchnąć bardzo wiele agenturalnych siatek ze strony armii, swojej armii, co też jest wielkim zaskoczeniem. W końcu, co by nie mówić o tej całej sytuacji, jest to gigantyczna porażka Putina, ponieważ Putin ewidentnie grał o całą Ukrainę, a jeżeli nie o całą Ukrainę, to cały pas Ukrainy, który pozwalałby mu na kontrolę, nazwijmy to, wszystkich zasobów energetycznych i kanałów transmisji, aktualnie zupełnie to przegrywa. Więc musimy też patrzeć na ten pozytywny kontekst. Niemniej chciałem wam opowiedzieć głównie o tych bardziej przykrych sprawach. Dziękuję. My również dziękujemy. Może bym zaprosił pana. Pana. Maybe Paweł will go first, okay? Paweł, pójdziesz jako pierwszy? Zaraz ja? Tak, jak. Fajnie. A to pytań nie ma, nie było. Myślę, że zrobimy po, jak już wygłosicie. Okej, dobra. To, o czym ja chciałem powiedzieć, to tożsamość ukraińska, w ogóle jakie są problemy z tożsamością ukraińską. Powiem tak, że faktycznie w ogóle to jest tożsamość, tak? Każdy naród sam robi te definicje, na przykład Amerykanin jest Amerykaninem w całkiem innych jak okolicznościach, całkiem po innemu niż Polak jest Polakiem, bo to jest różne podejście do tożsamości też. A właśnie, że w czasach, też przede mną mówili o problemie ukraińskiej, faktycznie na początku XIX wieku w ogóle takiej tożsamości jak ukraińska nie było, dlatego że w tym czasie Ukraina właśnie straciła swoją autonomię w
Imperium Rosyjskim i właśnie w tym czasie naród nazywał się więcej, identyfikacja była jako kozacka, to właśnie w tym momencie autonomiczna Ukraina, która była na terenach dzisiejszego obwodu połtawskiego. A ja bym lepiej zrobić mapę. Jak ну, не венцы, так? Фактично, же в часах Империи Російського в 18 веку та часть України, о, так, і трохи так. Власне, тут була гетьманщина, тут була Слобожанщина, так? Те дві частини, вони мали автономію. Тут Вокуля була тільки поле, так? Там слов'янських людей праві не було, там були татажові якісь, так? Власне, тут була Річ Посполіта, і на тих теренах була шляхта козацька. Власне, тут була шляхта польська, наприклад, так? І кожен розуміє, що то ж саме народу творище ксензами і шляхтом в тим часі, так? Фактично, та ціла шляхта козацька, вона пізніше була інкорпорована до системи шляхетської російської, для того, що вона була православна. Очевидно, церкви українські, чи якісь там русинські, чи якісь козацькі не було. Церква православна була керована з Росії і працювала на те, щоб робити мешканців тих теренів лояльними до імперіум російських. Так? І фактично в тим часі тожсамость українська формувалася як в 19 веку фактично на ново, і головним таким поводом до того, щоб бути українцем, то було попросту розмовляти язиком українським і бути в тій культурі українській, так? З історичного взгляду і наші українські, наприклад, пісажі і тих історичних дуже то все творили то ж саме, вони творили і на історії Русі Київській, з часу Русі Київській, так само, як, наприклад, Росія. І Росія мовить, що Русь Київська, то є початком панства російського, і Україна, і українці, фактично, те пісажі, поети, маляжі, дуже творили те, то ж саме, що вони теж починають панство українське від Русі Київській. І то є цілий час, власне, втеді то був проблем, бо ну, фактично, яка була різниця між українцями, а росіянами, ну, тільки ж єнзик, якась там культура, і цілий час в 19 веку, на початку 20 веку, у тій частині України, яка була під забором російським, там фактично головною проблемою було то, щоб вияснити людям, для чого ми не істечні росіянами. І цілий час то потрібно було тлумачити. В Галіції, наприклад, було Латвії, бо там було причепка український націоналізм, чи то ж саме, що українська, була причепка польська, і тут варто Латвії. Де є теж греко-католіком, є теж українцем, є теж католіком, живо католіком, є теж поляком. Ми є теж українцями, для того, що ходімо до православної греко-католіцької церкви, а не до костьола. І на таким релігійним пойомі творить то ж саме ж було Латвії, ніж на пойомі, де те, ну, розуміємо, що українці мешкали в іншості в вщі, бо місто, наприклад, в російській частині були теж в іншості, чи деетнізовані українці, чи росіяни, чи жиді, чи поляці, але українці там не домінували в містах. І для того, власне, це було творити цей народ, те то ж саме ще з фактично людьми, які
no, ze wsi po prostu, tak? A dla takich ludzi oczywiście, że religia to było bardzo ważne i bardzo ważne było też, co powie ksiądz, tak, o tym, kim ty jesteś, co ty musisz robić i po jakiej stronie ty musisz walczyć. I właśnie dużym problemem na przykład, dlaczego Ukraińska Republika Ludowa nie została normalnym państwem, dlaczego nie zmogła obronić swojej ziemi, swoich terenów, było też to, że w tym czasie większość faktycznie Ukraińców, którzy mieszkali w prowincji ukraińskiej, oni faktycznie nie rozumieli, że są Ukraińcami. W sytuacji, gdy faktycznie żadnej władzy nie było, jakby tej Petliurze czy innym kierownikom Ukraińskiej Republiki Ludowej było bardzo ciężko wyjaśnić tym ludziom, dlaczego oni muszą walczyć po stronie Ukraińskiej Republiki Ludowej, a nie po stronie bolszewików, nie po stronie Białej Armii. I trzeba było powiedzieć, że właśnie prawosławni ksiądzy te oni bardzo często popierali armię białogwardyjską, to rosyjską, bo po prostu ona była no, rosyjską i prawosławną i cała cerkiew miała niezaufanie jakieś, tak? A właśnie tak my podchodzimy do tego, że faktycznie ukraińska tożsamość formowała się w większości mieszkańców środkowej wschodniej Ukrainy już w czasach radzieckich. Tu my mamy dwa podejścia do tożsamości galicyjskiej i inne, to znaczy wschodnie, tak? Wschodnie Ukrainy po tę stronę zbrusza. A w zachodniej Ukrainie ten proces, w Galicji, ten proces formowania tożsamości zaczął się w Austro-Węgierskim Imperium, on był w większości przeciwko Polski, to znaczy, że my jesteśmy Ukraińcami, dlatego że nie jesteśmy Polakami i tam było wszystko było w tym rozumieniu bardzo łatwo. Na wschodzie ten proces w większości zaczął się proces rozumienia ludźmi, że są nie po prostu miejscowymi ludźmi, którzy gadają w tym języku, tak, którzy po prostu śpiewają takich piosenek, a to wszystko zaczęło się w czasach ukrainizacji, która była częścią polityki kolonizacji w latach 20. i była bardzo mocno związana z tożsamością radziecką. To znaczyło, że jak to było na przykład u mnie w podręcznikach szkolnych, bo ja jeszcze uczyłem się w szkole w czasach radzieckich, było tak, że to jest bardzo fajnie, że my jesteśmy Ukraińcami, dlatego że my jesteśmy bratem wielkiego rosyjskiego narodu. To znaczy, że Ukrainiec był młodszym bratem Rosjan i to było, zaraz ja na przykład czytam swoje stare szkolne podręczniki z pierwszej, drugiej klasy, to bardzo śmiesznie wygląda, bo naprawdę w tych podręcznikach jest tak, że na przykład tam jest wiersz o Moskwie i wiersz o Kijowie na sąsiednich stronach, tak? I w wierszy o Moskwie pisze się, że Moskwa to stolica świata, że to takie fajne miasto, że to wszyscy ludzie całego świata przyjeżdżają do Moskwy, bla bla bla. A w wierszu o Kijowie mówi się, że bla bla bla, Kijów bardzo fajne, bardzo piękne miasto i w końcu, że niech żyje Kijów, brat wielkiej Moskwy. No to znaczy, że niby i o Moskwie, i o Kijowie, ale także Kijów to też takie małe, a główne, że Moskwa, tak? I właśnie w takiej sytuacji zaczęła się perestrojka i faktycznie zaczęła się ona, no, kto w ogóle ruchał w Ukrainie te сепаратистські тенденції в кінці лет 80-х, то була Галиція. Бо в Галиції то ж саме, що українська формувалася на початку як противопольська, потім прийшла, очевидно, в
II wojna światowa i przyszli Rosjanie. Ale Rosjanie tam byli w odróżnieniu od środkowej Ukrainy, gdzie na początku jeszcze formowania nawet świadomości ukraińskiej w XIX wieku Rosjanie już mieszkali tutaj, to była część Rosji i oni już nie byli obcokrajowcami, tak? To dla mieszkańców Galicji Rosjanie, którzy przyszli w 1939, a potem w 1944 roku, oni byli obcokrajowcami, oni byli obcy. I właśnie, że oni zostali po wypędzeniu Polaków z Galicji, oni tam zostali głównymi tak by, wrogami, oni zostali po prostu innymi. I dlatego było bardzo, tam było bardzo łatwiej tworzyć też przeciwko rosyjską tożsamość i było bardzo łatwiej robić jakieś separatystki ruchy w końcu lat 80., dlatego że było, faktycznie były precedenty walki o wolność przeciwko okupacji radzieckiej, to znaczy ukraińska armia powstańcza, której w tych czasach już oczywiście nie było w środkowej i we wschodniej Ukrainie, był swój język, jaki był bardzo mniej podobny do rosyjskiego, bo to jest dialekt galicyjski, w którym jest wiele polskich słów na przykład i tak dalej, który jest bardzo mało podobny do rosyjskiego, bardzo mniej, jakby to powiedzieć, skoordynowany z rosyjskim, tak? I jest też inna religia, to znaczy greko-katolicka religia, która nie jest prawosławna. Była cały czas w tej miejscowości w Galicji była cerkiew podziemna greko-katolicka, która była faktycznie taką duchowną opozycją do i władzy radzieckiej i oficyjnej istniejącej prawosławnej cerkwi, tak? I oczywiście na początku niepodległości ukraińskiej my możemy popatrzeć na wyniki wyborów 92 roku, 3 roku, 4, 5, 6, 7, 8, że faktycznie tylko w Galicji była jakaś taka, faktycznie o tak było, że tu głosowali zawsze na nacjonalistów, na Zakarpaciu mniej więcej, na Bukowinie też mniej więcej, na Wołyniu mniej więcej, północ Wołyni na Polesiu głosowała na komunistów więcej niż tutaj, tak? No to znaczy, że nie tak na komunistów jak na Donbasie, ale też tam, czy komunisty, czy jakieś takie coś pośrodku. I faktycznie tak było do 2002 roku, kiedy po raz pierwszy większość w parlamencie zdobyli nie komuniści. A dlaczego to się stało? Dlatego, że zaczęło się formowanie nowej ukraińskiej tożsamości. Tożsamości nie tak etnicznej, jak tożsamości państwowej. I ten proces faktycznie, który zaczął się od tego, że Ukraina powstała jako państwo niepodległe, ten proces trwa do tego czasu. I głównym pytaniem jest to, po co jesteśmy Ukraińcami? Po co nie jesteśmy Rosjanami? I właśnie, że zaraz jest taka transformacja, bo po faktycznie tej rewolucji godności po raz pierwszy było takie uczucie, było takie rozumienie nawet u dużej części społeczeństwa, że nie ma znaczenia, czy ty gadasz po ukraińsku czy po rosyjsku, gdy ty popierasz te państwo, popierasz niepodległość, ty jesteś Ukraińcem. I właśnie, że to nawet jest więcej niż było. Oczywiście po raz pierwszy to takie zaczęło się już w czasach pomarańczowej rewolucji, ale zaraz to widać, bo wiele rosyjskojęzycznych ludzi, którzy walczą zaraz w ochotniczych batalionach, którzy są w tym ruchu wolontarskim i tak dalej, oni faktycznie
pokazują, że ukraińskość nie kończy się tylko na języku. A właśnie, że tego do końca jeszcze nie rozumie nawet Rosja, bo nawet w krainach Zachodu też to nie wszyscy rozumieją, bo ja nawet zaraz czytałem, nie pamiętam jak tego takiego lewicowego dziennikarza z Australii, jak on ma na imię, nie przypomnę, on wiele pisał też o Kambodży, o Azji Południowej, no on jest lewicowym bardzo. I on faktycznie pisał o tym pożaru w budynku związków zawodowych w Odesie, że to z Ukrainy Zachodniej przywiezli autobusy na amerykańskie kasy, oczywiście, przywiezli autobusy z nazistami galicyjskimi. Chociaż tam nie było w ogóle żadnych autobusów z Galicji, tam w ogóle, bo to stereotypowo tak, że niby jak ktoś tam coś tam radykalnie proukraińskie robi, to musi być z Galicji. Nie. Naprawdę tam byli oczywiście radykalnie, oczywiście to byli kibice, ale kibice właśnie odeskie i charkowskie, to znaczy rosyjskojęzyczne w większości, tak? I Rosja jeszcze, rosyjska propaganda do tego czasu chce sformułować wrażenie u obywateli Rosji, że tożsamość ukraińska kończy się tam, gdzie jest język ukraiński, a tożsamość rosyjska zaczyna się tam, gdzie jest język rosyjski. Faktycznie ja już mówiłem, że tak nie jest, że całkiem inna jest sytuacja. I tak, ile czasu jeszcze mam? Okej. I teraz tu ciekawe przede mną mówili o tożsamości na Donbasie. Na Donbasie jest bardzo ciekawa tożsamość, bo Donbas to region, który był w zasadzonych czasach faktycznie na początku XIX wieku, gdy tam zaczęli budować kopalnie huty i częściowo tam mieszkańcy przyjechali na ten przemysł z Rosji, oczywiście, częściowo z Ukrainy. I właśnie tam te pytania, po co musimy być Ukraińcami, dlaczego nie jesteśmy Rosjanami, to pytanie jest bardzo mocne. Ale ciekawe, że Rosja w ogóle zaczęła tu... Ja nie wiem, czy do kogo należy ten pomysł w ogóle, do jakiego polityknologa, to mówili o Dugini dzisiaj, nie wiem. Ale oni zaczęli taki bardzo ciekawy trolling Ukraińców, dlatego że na początku na przykład ta organizacja, która zaczęła ten ruch, nazywała się Doniecka Republika. Ta, która czarno-niebiesko-czerwona flaga, tak? Ona nazywała się po prostu Republika Doniecka, tak? Ale na początku tych wydarzeń ona zmieniła nazwę na Doniecka Republika Ludowa. Dlaczego? Dlatego, że to taki był faktycznie trolling, aluzja do Ukraińskiej Republiki Ludowej, która była w 18 roku. I faktycznie głównym message'em było te, że Ukraińcy w 17-18 roku zrobili swoją separatystką Republikę Ludową, która niby dostała niepodległość, walczyła przeciwko Rosji. A dlaczego zaraz na Donbasie nie może naród Donbasu zrobić swoją Doniecką Republikę Ludową? To samo, co robili Ukraińcy kiedyś, tak? Ale po prostu ciekawe, że faktycznie na Donbasie nie było takiej tożsamości, która by chciała naprawdę niepodległości od Ukrainy, a nie, no to znaczy, że tak, byli ludzie, którzy chcieli być w Ukrainie i chcieli być w Rosji. Nie było czegoś takiego, że chcemy zostać niepodległym państwem, mamy swoją kulturę, swój język i swoją tożsamość. Takiego nie było. Byli czyli ukraińscy aktywiści, czyli rosyjscy aktywiści, czyli ludzie, którzy orientowani na Ukrainę, na Rosję i tak dalej. A faktycznie im zaczęli mówić, że jesteście narodem Donieckiej Republiki. Okej, ale potem nie wiem kto, jaka tam, czy partia, czy grupa, nie wiem jak to się nazywa, w Rosji zaczęła robić jeszcze jedną tożsamość, tożsamość nowo-rosyjską. I to znaczy, tam ciężko zrozumieć, o co w ogóle oni walczą. Niby oficjalnie oni walczą o niepodległość, oficjalnie oni nie walczą o to, żeby być częścią Rosji. Nie, tylko żeby zostać niepodległymi. Ale niepodległym kim?
czyli niepodległym Donbasem, czyli niepodległą Republiką Doniecką, czyli niepodległą Noworosją. Kim my jesteśmy? Noworosami, czy Donbasianami, czy kim? I zaraz już zaczyna się w ogóle nowy trend, że okej, chcemy być autonomią w Ukrainie i walczymy o to, żeby być autonomią w Ukrainie, ale przecież tylko co mówiliście, że jesteście w ogóle państwem niepodległym i ciężko zrozumieć. Naprawdę rozumiemy, że w tej sytuacji chodzi o to, że naprawdę nie istnieje faktycznie jakiejś narodowej tożsamości na południu Donieckiego obwodu czy Ługańskiego obwodu. Istnieje tylko taka manipulacja, która bardzo słabo związana z tym, co naprawdę chcą ludzie tam. Oczywiście, że te, którzy wychodzili, naprawdę tam nie tak wiele ludzi wychodziło, tam tysiące, nie dziesiątki tysiąc, ale tam 2-3-5 tysiąc ludzi wychodziło naprawdę na te protesty, ale oni nie chcieli żadnej niepodległości, oni chcieli zostać częścią Rosji. I to całkiem inne, że jesteśmy Rosjanami, chcemy, żeby w Doniecku była Rosja. To logicznie, okej. Ale te całe eksperymenty z tymi, jakąś tożsamością noworosyjską, bo oczywiście na początku myśleli, że powstanie takie konfederacja niby noworosyjska od Charkowa do Odessy i że tam będzie każdy obwód dzisiejszej Ukrainy zostanie republiką, w zasadzie, że będzie taka konfederacja Noworosji, tak? I że tam będzie Doniecka Republika, Ługańska Republika, Odeska i Mikołajowska, Chersonska Republika i że te republiki faktycznie będą taką Noworosją, tak? A kiedy faktycznie tego nie stało, to został taki kryzys tożsamości, bo oczywiście ta prowokacja w Odessie z tym budynkiem związków zawodowych to była taka próba stworzyć Odeską Republikę, że myśleli, że może po zabójstwu tych aktywistów wyjdzie rosyjskojęzyczna Odessa i stworzy tam swoją republikę, ale tego się nie stało i Noworosja jak projekt zaraz już chyba parę tygodni temu już czytałem, że mówili o tym, że ten projekt jest zamknięty, że faktycznie kasę na parlament Noworosji oni nie dostanie od Rosji, bo ona już niepotrzebna jest. I co będzie dalej, to jest oczywiście pytanie, bo zaraz ja naprawdę nie wiem, czy w Rosji to wszystko koordynuje Putin, czy on jest tam głównym jakby filozofem tego wszystkiego, czy wokół Putina są jakieś koło ludzi, którzy jemu dają jakieś nowe idee, czy jest jakaś konkurencja między różnymi tymi środowiskami wokół Putina i kto podrzuca mu różne koncepcje, ale zaraz widać, że oni rzucili faktycznie plany stworzenia jakiejś nowej tożsamości narodowej na południu Ukrainy, nowej tożsamości tu na Donbasie, a zaczęli faktycznie robić taki akcent na socjalną rewolucję w Ukrainie. To znaczy, że zaraz widzimy, że są różne akcje też w Kijowie, że jest propaganda, że rząd kradnie, że prezydent kradnie, że dawajcie zrobimy trzeci Majdan i tak dalej. Faktycznie kwestia tożsamości jako tego, co może rozbić Ukrainę, zaraz już nie jest taka popularna, jak była rok temu. I to wszystko wskazuje na to, że faktycznie transformacja tożsamości ukraińskiej jako tożsamości etnicznej do tożsamości właśnie państwowej, do asocjacji siebie nie tak z etnicznością, jak z państwem, ona faktycznie odbyła się i no, to dobrze. Wszystko, ja mam nadzieję, że ktoś mnie coś pyta, bo ja bym jeszcze ktoś chciał powiedzieć, ale już nie wiem co, tak że pytajcie. Może pytanie zrobimy na samym końcu, jak już wygłosimy, wtedy, żeby się dyskusja zrobiła. A okej, okay, dobra. I okej, okay. Alex, if you can. Okay, I got it.
dzień dobry. Rozumiem po polsku. In English, and I will try to speak slowly. I'm Alexander. You're from Georgia, Tbilisi. And so these two topics were so amazing because it's my topics. It's kind of compare and find the similarities and differences between the Georgian case and Ukrainian case. Because unfortunately, I'm 34 years old and I saw four wars in front of my eyes. It's really much, pretty much for the small nations, small people, and so it's started from exactly when the Soviet Union destroyed from 1991, and still it's like it's in action, unfortunately. So two cases we would have to compare. We have to go a little past, not in the modern situation, because everything what is happening around it's already started in when the 1921, they created the Soviet Union. Go in the fifth page, please. Go in the next fifth. Again, and one more. Okay, that's that. Okay, I will start the example how to change the situation after last 90 years. So you can see here the bottom left of Georgia. Here, but here it is visible. There are some countries now speaking yellow. Because in that time when Georgia was occupied with the Red Army, 3 years we had independence, territory was much bigger. But the Stalin was Georgian. Unfortunately, he was Georgian because he mainly did a bad thing for his country, because he wanted to show other Soviet people that okay, I'm a Georgian, but I don't care about them. And one of the the more punishment also he killed a lot of people. This created head of the brain people, these actors, the writers, poetry, and cinema, theater, everybody. He cleaned the country, every smart man. They were professors from the universities. So there were nobody after in 20s and 30s. It was a total genocide of the country. So it's another action. So how he started the territory question of Georgia. Okay, when Georgia became the Soviet Union country, SSSR, Georgian SSR, he knows perfectly how Georgians are, because our history started 3,200 years ago, and every century we had a war for different empires. Because if you look on a map, it's the crossroad, because rule the Caucasia and control the Caucasia, this territory is very important. Because if you control this territory, it's easy to control the Middle East and every merchant road, also Silk Road. Now it's Silk Road change kind of railway or the pipelines, gas and oil pipelines, who is going from Azerbaijan, maybe now from Iran or Turkmenistan, or this now the China is so interesting to use the Georgian railway to go to bring their products from east to west. So it is important territory. So the Soviets, also in Soviets, a lot of Soviets will come from Georgia, or Junikidze, Makharadze, if you heard about them. They were one of the head of the Soviet Union during 20s and 30s. So they knew how kind of people are there. And so they immediately, when they created Soviet Union, they started this process, what result we have right now. So first of all, they gave to Russia, Sochi, this Olympic Games, to Turkey, the main 30%, because they needed peace with Ataturk and Turkey, because they needed, they had another problems. And also Stalin, when became in 1921 the head of the Communist Party, he needed the voice from Azerbaijan and Armenian communists, so gave some peace, little peace, but anyway some territory for them, so he became the head of the country. That's one issue. Second, goal for them was to change the demographic situation inside the country. You know, now we have the Ossetian Autonomous Republic, now Ossetian independent country, which was recognized by Russia, Venezuela, and Vanuatu. It's three countries, it's a good combination.
And how they first, you know, when someone wanted to create an autonomous region, it should be minority there, yeah? Someone who created this autonomous region. The Ossetians always lived in Georgian territory, always, during the maybe 1,500 years. In all, a lot of Ossetians even had Georgian surnames, and there, some of them, first language is Georgian language. But these people, during century, we did not have any problem at all, any problem. And they always lived in the mountains. Here, see, this is the Soviet Union, they also Soviet Union, and this little part of the mountains, they always lived there. But first they created the bigger autonomous republic and make a capital Tsikhin Valley, capital of this, and that time in Tsikhin Valley was only 7 or 8 Ossetian families. And when they created this autonomous group, after they start to sell, you know, the people from mountain in lowland, and they totally changed demographic situation there. This same happened in Abkhazia. Abkhaz, it's kind of with they know with the kind of Georgian, right? But the language is different, and also they were still minority there. It's happened there. They took out the Georgians, they took the Armenians, Russians, Ukrainians, German, Polish, everybody around. So, inside the country, they changed the demographic situation. This was the major one step. So created the autonomous regions because it was kind of, they put the bomb, this bomb exploded after 17 years. It was, they put the bomb because if the Georgian wanted to do something, fight to independence, and okay, first problem should happen in Sol Sossetia, in Abkhazia. It happened, unfortunately, because when in 1991, it was, even in the end of the 80s, it started manifesting our country. Okay, so I will talk a lot about this. So these wars had a big background. So, and it happened, of course, it was separatists or Georgia, it does not matter. It was both side of mistakes, but Russian influence was very big. Because what they did, not only in Georgia, in Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, in Moldova, Georgia struggled, they had a Russian basis everywhere. 90s and 91, they started to sell the weapons illegally for the locals. You know, when the Soviet Union destroyed, economic collapsed everywhere because it was big net from west to east to north to east. And economic destroyed. I remember when I was 9, 10, 11 years old, we did not have even electricity because it's all totally, the country was destroyed. And my lifestyle was, okay, I was waiting for the take a break. For example, school starts at 9 o'clock, yeah? At 7, I was in a big line to take a break, from 7 to 8. After my sister waiting, came instead of me. And when 8:30, we would go to school, and my mother was waiting, finally, to get some bread for eat. Unfortunately, this was real tea. It doesn't matter, you had the money or you did not. It was nothing in the country. So, you know, imagine they gave the weapons everywhere and told the people are hungry and they have weapons, yeah? What they could do? They, of course, they start to use these weapons to get something just for it. Unfortunately, this happened and first in civil war happened in 1991 in Tbilisi. If you've been in Tbilisi, you know, it's main avenue, Rustaveli, and two sides, okay. Position and opposition, they fighting to each other, and center were burnt at all. So, and it was, of course, the Georgians and our mistake, but of course, it was planned before long time ago. Same happened in Armenia and Azerbaijan. Russia gave both of the weapons. Okay, it's yours. Also, they started to fight. So it happened in Pindestrovia. Okay, go in second page, please. Here is the post-Soviet conflicts, where what the more or less the Russian influence. Civil war in Georgia 1991, Sol Sossetia 1992, Abkhazia 1992 and 1993, Georgian Russian
before it was, you know, kind of separatist and Georgians, but always Russian background. But 2008, it was direct attack. It was Georgian-Russian war without any idea. Then Armenia, Azerbaijan, before this, Russia was both of them. And Moldova, Central Asian, Tajikistan, Uzbekistan, everybody there was some kind of civil war, Chechen wars, and last, it's Ukrainian, 2014. And what is interesting, how this, how I was speaking, how about the Ukrainian situation, how it's created the Ukraine. So, what is interesting, how the Soviets made their borders? Let's imagine this simple situation. Imagine this. We are having problems coming to party, and we had the issue, okay, we have created the Soviet Republic, and we need a borders between them, yeah? So, it was so simple discussions, because when I was a student, luckily, we started to open these old materials from Soviets, still we have in Tbilisi, and there are a lot of amazing things, interesting things, and maybe, say, after 20, 30 years, it's a huge things for scientists to research it. So, how they made the borders? Okay, for here the example, for example, this Russian. Here are the Ukrainians. Okay, what to do? Make the border like this. Just because they just settle all the people, or make, for example, the Karabakh. Karabakh totally Armenian land. I mean, the always Armenian live there, to be honest. Yeah? But Armenia, the Karabakh gave to Azerbaijan. Then Nakhichevan and so gave to Azerbaijan, but some territory settled by Azerbaijans gave to Armenia. Sumgayit was in Yabaku, it of course belonged to Azerbaijan territory. Some Georgian lands gave to Azerbaijan, and Azerbaijan settled territory to gave to Georgia. Okay, so they put the potential conflict between the country. This was planned, what I'm talking to certain 70 years, 90 years ago when the Soviet Union created. Okay, so now we know the backgrounds. Yeah, unfortunately, all countries of Soviet Union, just except the three Baltic countries and Belarus, kind of saved the peace, but in Kazakhstan, but I don't know, Ukraine was saved, but you know what happened. Okay, now the next day, go up. This I divided the situation compared from Russia and Ukraine. I divided approximately four periods. For the first period is from 1991-1994. It's the when Georgia and Russia had the better relations, and we had the occasion and also the dialogue. Then Shevardnadze, the former Soviet Union became the president of Georgia, and we had some kind of peace with them. And we even joined SNG, I don't know how it's just this former Soviet country, United Union. Period 3, when Rose Revolution happened, this Saakashvili period is well known as Saakashvili period. It was really active period, especially first 4-5 years. We had really big jump from economy, and even 2007 we had 14% per year to rise the economy. But after 2000 wars, everything fell down again, and it's kind of stagnation period in Georgia. We did some kind of reforms, and it was country totally changed. And finally, Georgia decided to go to the west. I mean, to west, to the direction is European Union, and NATO, and so on. So, and also and immediately when this really pro-West government came in Georgia, because Shevardnadze before was no kind of neutral person. 2006, they suddenly find out that Georgian wine are bad. They cut the export of Georgian wine. They know after the cheese, after even apple and you know the green stuff, the salads. Georgian cucumber poison, so they cut the exports. So it's because of after Turkey, Russia was the second economic partner for us. It really impacted our Georgian economy. I remember in 2006,
before New Year, before we had the gas from Russia, it was 29th of December, really, really cold winter, and we had the pipeline that come from the North Caucasia to Georgia, and suddenly some terak happened and it exploded. So imagine, before New Year, whole Georgia was the state without gas. And it was freezing, -5, -10 in Georgia, it's really bad. Because we don't have minus, even in the winter alone. So, and I know clear statistics, a lot of people died even from the freezing. And of course, the official, sorry, we didn't know who did it, but of course it was kind of punishment for us. So luckily Azerbaijan kind of, they did a great thing for us, they helped us and gave the gas. Okay, so problem started in 2006, 2007, even for supporter for Western countries, it was a reforms, and we really saw the results. And people in Abkhazia and so society start to, you know, looking to Georgia. Just, and when the Putin catch this, okay, it's we have to change something. So yeah, we had the conversation before, yeah. What will happen in Donbas or in Ukraine. It will be frozen, this conflict, but if Ukrainian will start to, other part of Ukraine will develop, and these people who are in Donbas will just change the vector and go, thinking, maybe in Ukraine is better, I'm sure something will happen again. We have the good example, because what's happened in 2008 in Georgia, same happened 2014 in Ukraine. One scenario, nothing, just from Russian side, same director of the movie, and just country is different, unfortunately. And they saw the reaction of the West, where they was very weak in 2008. They said, yeah, you're right, but it's Russia, we have gas and everything. Yeah, we understand Europeans, yeah, it's good, but it was no good reaction, and now they have another result, more bigger problem, because Georgia is a small country, Ukraine is a big country. In territory, it's the biggest in Europe, if you not counting Russia. Yeah? So this now is issue. Okay, if they will not stop this problem right now, not fix like this what they have, if I go further, their idea, who will be next? Kazakhstan, Belarus, Latvia, Lithuania, they are the Russian speakers. So now we go back, Pavel, and you say, about what Donbas and Russian speakers, also how propaganda worked. Though it's the same happened in Georgia. What how in social society, they have Georgian passports everywhere. Yeah? But they started to give the Russian passport. 2005, 2006, 2007, before the war, they gave in Abkhazia approximately 50,000 Russian passport, in social society, 10 or 15,000 Russian passport, just immediately, okay. Say, what is your name? Something, okay, I'll give you a passport. It was so easy, 1-2 days was take this case. So we, one day, in Georgian territory, we had a lot of Russian citizens. And it was, something happened there, so I had to affect the Russian citizens. Even the Russian Duma, the parliament, created the law. They had the official this law. If Russian citizen had a problem somewhere, they had officially proof to defend them. And if it's necessary, attack to survive the Russian citizens outside the country. They had this law. For sure, you can check. And also, in Georgian case, Latvian presidents were during the war, and they are befriended, of course. And also in Lithuania and Estonia, 40-50% of the Russian speakers. Okay, I will not speak a lot because it's a big topic. So, period 2000 up to 2008, what changed? We lost the war, people were so disappointed. Now changed the government 3 years ago. Now new government, kind of no pro-West, no pro-Russian, no pro-nothing, we can say like this. They are not doing anything. They even make a first step, we will try something to deal with Russia because we have a problem, so we have to speak. Okay, we agree, we have to speak because it's a problem and we have to start for something. And so we just help the visa for Russian citizens so they can come to Georgia again without visa, but they did not do it.
And they just opened the little bit, limited export products, limited. And we start some kind of discussion. But what they did, like at the beginning of this year, they signed relations, like more close some documents with Abkhazia and South Ossetia, and they moved there more troops. So now we don't know. We'll be friendly, same result. Be enemy, same results. What can we do? Now, for me, it's solution. It's nothing, because this only solution is Cyprus issue. Just we have to wait the moment and develop other part of the country. Try hard to do something, and maybe once it will change. If this South, our neighbor will change something. So this, and also in Ukraine case also. The case of the different, they have opposite from 1991-2004. They have the release from Russia. Then the 2004 was revolution, orange revolution, but it was not successful. And 2010-2004 the Yanukovych period. And from 2014, they again okay. If you compare this only to switch this one, it's almost similar. Yeah, and. Can you go? Give one more. So this is just the map still showing. Go. Okay, so now let's speak the economic part of, maybe I'm very subjective, I'm Georgian, just I saw this the war in my eyes, and maybe I'm wrong, yeah? Okay, but take another example. Russia had a new idea, Putin had a new idea, created the new union, yes? Euro-Asian Custom Union, you know, this kind of alternative for European Union. Okay, now I just bring some statistic to compare, as I'm Georgian, or for you, Ukrainian, which is better, where to go? European Union or Custom Union? Let's compare. Okay, GDP of the European Union approximately 60 billion, and this trillion. Here is only 2 billion. It's the 8 times more. Even GDP for Custom Union includes Kazakhstan, Armenia, Belarus, and Russia together. Yeah. Even if you compare with the, it's even the less for the Germany. It's average GDP per capita. Where the Russia? Here. Let's see the other European countries. Where the Kazakhstan? Where the Belarus is Kazakhstan. In Armenia even is more than this. Yeah? Okay. This one is why we wanted to go there. Not here. Okay, it's very logical because we need more development. Just we know what means be so in part of Soviet Union. So, okay, please next page. Okay, it was about economy. Now it's about economic freedom. What is economic freedom? If you have economic, you are dependent only for the oil or for gas. See, the most free countries are economically medium and low. So here is index out of 100. And we can see even Kazakhstan is a country, kind of, but if Kazakhstan, Belarus, and Russia, even in the Poland, Hungary, Slovenia, the better situation than Russia, Kazakhstan, and Belarus. So, what is for us? It's better to be European Union. Okay, next. So, it's control of corruption. So, we did a lot of indexes. And what? How do you calculate it? How the government works? Yeah. So here is the where we they wanted to bring us. They still even we because from Saakashvili reforms somehow it was successful. But new government, I have an impression they wanted to go somewhere to back. So you can see here. So in Belarus, what we have. One person forever, and he's bringing his son with him everywhere, and probably his son will be a president after, yeah?
What we have is what Russia. Putin was president. After he changed rules, became prime minister. Now again president. And until he will die, he will be president for sure. Yeah. So and Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, president forever. Yeah. And in future he will leave this someone instead of him. And so it's only Armenia had election, but it's always kind of real. So it's they wanted to bring us here, but we don't want this because we don't want this. But we don't want the little democracy. And okay, next piece. Okay, and finally, it's the civil rights. Yeah. European Union countries, there are some countries, Greece, Romania, Bulgaria, there are still a problem. So civil rights is a global freedom of speech, the TV, radio, function of the government. So it indirectly shows that, yes, it starts free, and just Russia, it's not free. Because you know the Russian TV propaganda. Kazakhstan, of course, it's not free, and Belarus, it's not free. Because they always show in TV, radio, and newspaper what is important and what is necessary for the government. And so they want it invited there. So also, the why the Ukraine start the Maidan, the last one? Because they said, no, we don't want to in the custom union. We saw our future there. It's really logical. Just look in the statistics. If you wanted a better future, you have to go in a better place. That's the all. Okay, thank you for attention and questions. I forgot this. And go one more. I forgot. Sorry. Go one more. Yes. Okay. So I forgot. Of course, I put it the last. It's the I found out this map is one of the official it's kind of model of the new Cold War. Custom Union, no, the European Union, NATO, and here what we see, Belarus, you see, Sosetina, Georgia is an independent republic, part of this, Armenia there, and Novorossiya, Novorossiya, always like they call this territory. So, and it's called disputed territory, so this kind of the plan for the new Cold War, because now only one chance to Putin to survive this, because his rating is too high, he needs this situation. And that time he just collapsed his country, unfortunately, because as Georgia, we need a powerful neighbor, and if Russia will be really great economy, of course it's good for everybody, and he had a good potential, it's good for Ukraine, good for Georgia, good for Poland, for everybody, but we have a power, we don't need a mind, it's all Russia, Paslovica, so that's still they keep going like this. Okay, so I'm finished fine, sorry. I must say that about GDP per person, yeah, the main argument of Russian propaganda is that we have so small GDP and so big economical problems because we are not united. If we will be united like in Soviet times, then we will be better. Yes, but we can say... Happiness for everyone. Even Russia GDP, yeah, it's better than Ukraine. Yeah, but it's... But if Ukraine, Russia, Kazakhstan will be united like in Soviet times, we will have better GDP than in Soviet Union. You said it's 8 times less than the European Union GDP. Yes, sir. Yeah, but I think that, sorry for my English, but there was one topic really important that we didn't say, now you say it in the Georgian context, that in fact Maidan wasn't a revolution for Union European. She was in fact a revolution for anti-Soviet standards, and it's really important. It's really important. You're right. Because I remember one of the most important things for the people on Maidan was they cannot beat our children. The Poles cannot beat our children. And why I say this, it's in the Polish context. I don't know if you would be agree, but I really think that the Maidan was possible due to Poland. Why? Because a really lot of Ukrainians go to Poland and see we are not the best place in the world, but see that there could be another standard.
not in Portugalia or Denmark or other country, most of Ukrainians go to Poland. And why I say it, I don't know what can do now Putin. I think he's not a danger military for Poland. But we have to know that for him, a free Poland, a Poland that had not Soviet standard, but less or more European Union standard, will be always a dangerous place. Because Putin absolutely knows that the Ukrainian in Maidan saw the standards in Poland, and it was why. So we also are in some sort of danger. I don't know what kind of danger, but I'm sure that... The same, we can say, because why this want this kept the Georgia still? Because if... Why did 2008 happen? Because we had success, it was really visible, and it's totalitarian. Okay, not enough successful, now it will be with me. Not unsuccessful. So if the Russia will lost the Georgia, immediately North Caucasia. Because mentally, North Caucasia, even they are Muslims, the mentally they are very close to Georgians' character and traditions are all the same. So that's the one of the point, because the vector Tbilisi always was the center of the Caucasia, because Russia came this only in 19th century. Before it was Tbilisi was kind of, you know, the cultural and the political center of all Caucasia. Yeah, you're right. So the Poland issue is definitely the same. I must admit that the problem is that in Donbass, Donetsk, and Luhansk regions, there was a place where the majority of people they were not in the foreign countries. Maybe in the Russian. Regions near Donbass, but not in Europe. And it's the big problem that, for instance, a lot of people from Western Ukraine, from Volyn, from Galicia, they were in Poland, they were in Slovakia, in Hungary, but people from the central part of Ukraine, from eastern part of Ukraine, for them it's psychologically very difficult to get the visa. Because for them, European Union, Europe, Western world is world different than our world. It's foreign countries. Russia is not foreign country. Belarus is not foreign country. But for them, it's psychologically very difficult to understand that they can go to Europe. And of course, it's I understand that it's a very big problem to. Made without visa regime with Ukraine now, but as for me, the best help that, for instance, Poland can help Ukraine now is just to work with Ukrainian students, with Ukrainian youth. It means more trans-border programs for students from central Ukraine. That means that every Ukrainian student must have multi-visa. Every Ukrainian student must travel to Europe. Not just travel like in these travel tours where you come to some city with Russian speaker guide and speak just with your friends. No, that must be Polish university, European universities must work with our students and our students must have friends here, must communicate with the European friends and Europe must be a close for Ukrainian youth, for educated Ukrainian youth, and that's the situation which can change this distance. Yeah. The distance, changing the distance, it's not always easy because now the, in Georgia started the propaganda because in 2007, 2008, 2009 it was. Approximately 80% of the population really supported to go to the West. But now it decreased, approximately maybe half the population. Because it's a huge propaganda, and we found out a lot of people still in Georgia who still cry about communist regime.
and for still the nostalgia for the old times, not even not old Indian generation as well. Also, Russian TV programs started to in Georgia now, in territory, for we satellite, but anyway. And now also the church involved, unfortunately, for bad way these cases. Because the church had the propaganda, because it's the Orthodox are Georgian and Russia, both in Ukraine, this is the same. And now the propaganda, the West, it's really bad. They have the bad result, they have the gay marriage, they have this, they have this. So, you know, the people who are, because in Georgia church, you're powerful, and really powerful. So, but there are some people that really supported the Russian politics, unfortunately. So, now I don't know what we can do, but, you know, this, if nothing will change, our situation will become worse. And so, it will be easy to, now it's in Ukraine the same, so the Russia will try to get another kind of Maidan to make this situation Ukraine church have no such big influence. Yes. Because in Galicia there is Greek Catholic Church which is very pro-European, and that means that there are no sympathies to Russia. And in the central Ukraine, of course, church have some influence, but it is not so big influence like, for instance, in Poland or in Georgia. That means that there are no such big problems, because as I see in Russia, we have situation when this Orthodox Church become like it is not really religion, it's just a big symbol of Russian way. That means that people are not Orthodox because they really believe in Jesus Christ. They are Orthodox because Orthodox Church is symbol of Russia, something like that. Yeah, well, unfortunately, if you've tried everything, now this another way have to try it. Okay. It's a part of the Western government, in fact. Yeah. Okay. So. Adam. Finish. Myślę, że bardzo dziękuję za dyskusję. Myślę, że jeżeli są jakieś pytania teraz od Państwa, może do naszych szanownych gości a propos ich wystąpień, chcielibyście się Państwo jeszcze czegoś dowiedzieć, czy spytać o coś może nawet troszeczkę wykraczające poza to, co się pojawiło, to myślę, że teraz byłby najlepszy czas, żeby to zrobić, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę. To nikt nie spytał. Oczywiście. Dobry, Iwan Pierwszy, to jest ze wschodniej. Ja mam pytanie, tylko komentarz do wszystkich wystąpień. Ja bardzo przepraszam, ja pana Dawida wysłyszałem tylko fragment, więc może to nie zrobicie. Pierwsze moje pytanie, chciałem tutaj odnieść się do wystąpienia Petra i Dawida w takim kontekście, że mi się wydaje, że praktycznie po wydarzeniach podejście w maju poprzedniego roku mamy do czynienia ze zmianą polityki, nie mamy do czynienia z sytuacją aneksji, tylko wdrożenia pełnego Hamasu na granicy. I jest to ten cały model, o którym również mówił Aleksander, właśnie eksportu niestabilności w przygranicznych rejonach. Więc moim zdaniem, jak zobaczymy Donbas, ja oczywiście tam nigdy nie byłem, no to w tym momencie widzimy tworzenie takich parazytycznych quasi państw, których jedynym produktem jest niestabilność. Nie, no faktycznie tak, ale tego drugiego, że naprawdę Rosja nigdy nie chciała tego normalnego. To nie jest aneksja sensu stricte, to jest sprzedaż właśnie dystrybucyjnych. Tak, właśnie tak, ale po prostu Rosja nigdy naprawdę nie chciała Donbasu, bo Krym naprawdę dla Rosjan jest takim krajem, do którego oni mają sentyment, bo tam morze, tam góry, tam jakieś zamki, fortety, coś takiego. Donbas to nigdy takim regionem nie był oczywiście, że trzeba rozumieć, że ta cała struktura społeczeństwa Donbasu, ona jest bardzo
bardzo zła dla, zła ekonomicznie. Dlaczego? Dlatego, że te kopalnie, które tam są, oni są dotacyjne w większości. I oczywiście, że w Rosji zaraz faktycznie za te 10 lat będzie zamknięte kopalnie, które były faktycznie dotacyjne i Rosja nie będzie ciągnęła na siebie tereny z takimi ekonomicznymi i socjalnymi problemami. I od samego początku ta awantura na Donbasie to faktycznie tak i było. Ona była nie po to, żeby dołączyć naprawdę do siebie Donbas, a właśnie po to, żeby stworzyć taką, czy jako Abchazja, czy Osetia Południowa, czy jak Putin nawet komuś tam do kogoś powiedział, że no, my tu mamy Czecznię, to niech oni też mają. Faktycznie tak, żeby stworzyć coś takie, co będzie po prostu stało na szlaku Ukrainy w stronę od Rosji. No tak, ma pan absolutną rację. Ja bym tylko dodał, że Putin dwa razy przegrał bardzo mocno w Odeście i w Charkowie, bo to były dwa najważniejsze dla niego tereny, których nie udało mu się. No ale po pierwsze, nie wiadomo, co będzie za 5 lat. A potencjał jest, więc to będzie siedzieć i destabilizować. Jak na razie ktoś to dobrze powiedział, że Rosja jest za słaba, żeby utrzymać Ukrainę, ale jest wciąż na tyle silna, żeby ją utopić we krwi. I to jest chyba dobre określenie tej sytuacji. Jeśli mam krótkie pytanie, to mogę? Oczywiście. Do pana Dawida, bo mi ta sytuacja, ja nie zajmuję się Ukrainą, ale byłem tydzień temu w Lwowie i rozmawiałem też z żołnierzami, którzy wracają z frontu. Mi to bardzo przypominało właśnie lata 20. po pierwszej wojnie światowej, kiedy wraca generacja, która przesiedziała na popach, na remach wszystkich i tak dalej. Czy na Ukrainie jest jakakolwiek idea, co robić z tą generacją? Nie? Bo oni zaraz wychodzą z frontu, w kraju, w którym nie ma polityki społecznej, bo nie ma gospodarki, w kraju, co z nimi będzie? Czy będą mogli wrócić, czy będzie jakiś syndrom tego No właśnie, ja mówiłem, że to uważam za największy problem, a mi się to przyznam szczerze mniej niż jednak z pierwszą wojną światową, bo pierwsza wojna to faktycznie cały naród wraca, no to nie jest to ten kazus. A mi się to kojarzy z drugą wojną światową, kiedy na przykład nawet tak jednak stabilnym państwie jak Ameryka, prawda, wrócili żołnierze i nagle pojawiły się potężne gangi, których Ameryka wcześniej nie znała, motocyklowe, które przez kilka lat naprawdę terroryzowały Amerykę. I przyznam, i to, o czym mówił, prawda, mój przedmówca, czyli trzeci Majdan, tak, tutaj. No i to jest ten potencjał. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że ja jestem pod wrażeniem Ukraińców, naprawdę, że jeszcze tego, nie, ale że jeszcze tego nie ma. To pokazuje, bo oni nie znoszą przecież Poroszenki, ale to pokazuje, że ci żołnierze mają jednak jakąś świadomość, że zrobienie teraz awantury byłoby na rękę Rosji. Ale ile wytrzymają, ile to potrwa, przecież tam jest bardzo dużo kalek teraz, które wracają i nie ma na nich pieniędzy. Bataliony ochotnicze nie są leczone w państwowych szpitalach, bo nie zostały podpisane umowy. Straszne rzeczy. Nie, naprawdę tak. I trzeba powiedzieć, że zaraz na froncie na Donbasie jest tylko około 50 tysięcy ludzi. To znaczy, że naprawdę to nie jest tak wiele, jak było właśnie w Niemczech po pierwszej wojnie światowej, ale właśnie tak, że w państwie, w którym faktycznie nie istnieje jakiejś takiej opieki socjalnej, w której całkiem degradowana jest struktura, zaraz już mamy dość broni nielegalnej. I zaraz w Ukrainie jest taka dyskusja, czy legalizować w ogóle broń, bo faktycznie coś państwo musi robić z tym, że ono nie może opanować tę sytuację, gdy we społeczeństwie jest faktycznie tyle nielegalnej broni. Dobrze, czy ktoś jeszcze może z widowni ma jakieś pytania do naszej dyskusji? Czy już raczej niezbyt... Oczywiście, śmiało. Thank you very much for the exciting speech. I have two questions, one mostly historical, the second is mostly about contemporary times. The first is, what now people say about the first years of Georgian independence? For example, what people say about Moscovia? You know, Gamsakhurda was the first president of Georgia after Soviet Union in independence.
So yeah, we still have to kind of the idea about that. But for personally, what I'm thinking, that time was, you know, the people were so exciting. Oh, we are free. They did not pay attention at all, and now we're kind of nothing. So we will do everything. We can. We are powerful. Yeah? Because that time not only he but everybody in Georgia made mistakes. Because we unfortunately did not have any experience how to rule the country. Okay, we became independent suddenly. We called the history. Oh, suddenly how we are, we have to territories. Yeah, they are starting a separatist movement in Abkhazia, so suddenly, instead of sit with them and speak, then no, we just went, no, you are not right, we are right, because we are here, and it's our country. So at that time, Gamsakhurdia was ultra patriotic. How we can say the radical patriotic. So in that case, even a lot of people, why happened war in 1991? Because a lot of people became his opposition, even really great people, really good people. Most of them wanted, we want to independent, but we have to keep somehow economic relations with our neighbors. It's important. No, Gamsakhurdia said, no, we can do ourselves everything. So even if anybody had an idea, Russia, yeah, we know, but we have to keep relations, economic relations, and this person was, no, you are enemy of the nation. It was really radical, I think. I was pupil still 10 years old, but I remember everything. And after this, criminal destroyed the country because every second family had a weapon. And, you know, people running with guns in the streets. Special time, special people. Yeah, everybody, even Yana, you know. I remember my father as well. He's a really peaceful man, but he had the gun at home just in case. it's fire. Luckily, it's finished, but it took practically 25,000 young Georgians because they died in the streets. It was totally, you know, wild, wild west at the time. Because of people did not correctly plan everything. It was just emotions and emotions. Thank you. The second question is about, in Saakashvili period, Georgia was a leader of development thinking in post-socialist states. Beautiful example of development orientation. And much practical question is, in which way the Georgian experience with reform, with development, Ukrainians can apply In post-Soviet countries, instead of Baltic countries, because even the Second World War, they were independent. All Soviet, post-Soviet countries, they have similar, we can say, the mentality problems. Similar. Armenia, Azerbaijan, Ukrainian, Belarus, Kazakh, same. Because we are the products of Soviet Union, unfortunately. And if you wanted to change something, it had to be radical, injection, or something like this. For example, how did we did the police reform in 2004? Yeah, I remember, because my relatives worked in police as well. They kicked out 80,000 policemen one day, and they never worked in police. They took new ones totally. It was quite risky. You understand? It's real. And because 80,000 people lost their job, their families, and be the policemen in Georgia, because it was a big money. But after, it totally changed. But nobody from old policemen went back. But now these same people want to try to do it in Ukraine, but I know. But like that, because Ukraine is too big and they try to. We are the 4 million. They try for cities to reform militia to police, and then after these 4 big cities, next cities and towns, something like that. So, yeah. So, Saakashvili, we can divide it. First 5, before war, it was really great, successfully, but after he lost the war, but it was logical because we can't compare Russian and Georgian power. And second, he made some mistakes about human rights.
because he just destroyed two big manifests. And in that case, a lot of people don't like him. But to be honest, they now started to understand that his reforms was good because, we have a result. Okay. Dobrze, czy jeszcze ktoś jeszcze ma, może ktoś jeszcze ma pytanie, czy już nie? Dobrze. Masz jakieś pytanie, może? Właśnie. Dobrze, to ja w takim razie bardzo chciałbym podziękować naszym szanownym gościom, po pierwsze za przybycie, po drugie za tak fascynującą dyskusję, że mieliśmy poruszyć tyle tematów. Mam nadzieję, że możemy jeszcze kontynuować niektóre już dalej tematy, ale już bardziej w kuluarach, ponieważ niestety zbliża się już czas na trzeciego panelu.